Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu pokazać album fotograficzny, który jednocześnie był na pewno rodzajem reklamówki, wydarzeń, czyli polowań, które się odbywały w Bieganowie, to jest tutaj powiat wrzesiński, Wielkopolska. Jest to o tyle ciekawe, że ten album nie jest kompletny, bo ktoś sobie część zdjęć z niego wyciągnął, ale mnie, jakby to powiedzieć, nabycie, bo byłem na Giełdzie Staroci w Poznaniu na M1 i tam nabyłem ten album i jakby on mnie zainspirował do tej audycji, żebym się coś ciekawego na ten temat dowiedział i parę ciekawostek Państwu przekażę. Tutaj proszę zobaczyć, pięknie wydane, pisze Polowanie, Bieganowo, 1963 rok. No, jest to, jakby to powiedzieć, powyżej mojej daty urodzenia, ale z uwagi na to, że jest to Wielkopolska, się tym zainteresowałem. Jest to taki album, gdzie tu była na pewno taka metryczka, gdzie co kto na którym polowaniu upolował. Są piękne fotografie bażantów. Są tutaj, no, część fotografii zniknęło, no tutaj akurat są krowy w Bieganowie, no tu są budynki. Ja wpierw zaprezentuję ten album, a później trochę o tym więcej opowiem. Tu są te zabudowania, no oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że to jest 63 rok, czyli to też już jakiś czas temu się znalazło. Tu jest piękna właśnie woliera, gdzie były bażanty. Tutaj mamy właśnie też jakiegoś eleganckiego bażanta. No i tu mamy kolejną wolierę, gdzie te bażanty są pokazane. Tu już znowu brakuje spora część fotografii, ktoś je sobie zabrał. I tu jest jedną fotografię, którą założyłem, to jest pan myśliwy. Nie wiem, czy to jest szef polowania, bo ma jakiś tutaj emblemat, ale no tak ten pan w 60, no przed 63 roku wyglądał na polowaniu. Ja myślę, że tu było dużo więcej osób w tym albumie pokazanym. Mamy jeszcze tutaj o takiego pana, który składa się do strzału. Tu wyraźnie widać, że będzie jakiegoś ptaka chciał ustrzelić, bo kieruje swoją tutaj lufę strzelby do góry. Powiem troszeczkę teraz o samym Bieganowie. No tak się składa, że był to dwór, który został zbudowany w 1910 roku i na bazie tego majątku zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne. Do 90 roku ono funkcjonowało i w 64 roku powstał tam kombinat, czyli jakby taki bardzo specjalistyczny ośrodek gospodarki rolnej i tam był ośrodek hodowli zwierzyny łownej. No, czyli wynika to, co widzieliśmy na fotografiach, że hodowano tam bażanty i podejrzewam też inne zwierzęta, które później były, jakby to powiedzieć, wystawiane na polowaniach, a tam były polowania dewizowe. Muszę od razu Państwu tutaj młodszym wytłumaczyć, co to jest polowanie dewizowe. Polegało to na tym, że nasz kraj, PRL, bardzo potrzebował dewiz, bardzo potrzebował dolarów. No i wymyślono sposób na pozyskiwanie tych pieniędzy, zapraszano myśliwych z zagranicy, którzy płacili dolarami za możliwość polowania w naturalnych warunkach do zwierząt, które nie były naturalnymi zwierzętami leśnymi, tylko były hodowane właśnie w takich ośrodkach, były wypuszczane na czas polowania, no i wtedy oni, jakby to powiedzieć, strzelali, a Polska dostawała dewizy, za które mogła kupować inne rzeczy, które za złotówki nie można było kupić, tylko kupowało się to za dewizy. Dlaczego mnie to Bieganowo tak zainteresowało? No ponieważ pierwszym właścicielem Bieganowa i w zasadzie takim człowiekiem, który był ostatnim właścicielem Bieganowa w 1939 roku, przed II wojną światową, był pan Edward Grabski. No na pewno wszyscy ci, którzy interesują się historią leśna, powinno im się przypomnieć, że pan Edward Grabski to jest pan, który zakładał 17 pułk ułanów w Gnieźnie. Był to organizator polskiej kawalerii i tak jak wspomniałem, on w 1919 roku 6
stycznia rozpoczął prace związane z organizacją pierwszego pułku ułanu, później trzeciego pułku ułanu, ale w ogóle to później zostało przemianowane w 20 roku na 17 pułk ułanów, czyli ten pułk ułanów, który stacjonował na terenie Leszna w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym momencie już to Bieganowo powinno nam być bardzo bliskie, bo jest to ktoś, który utworzył naszą leszczyńską jednostkę. No, jeżeli weźmiemy na przykład jednodniówkę o 17 pułku ułanów, to już tutaj, jeżeli weźmiemy poczet dowódców, to jest na pierwszym miejscu właśnie napisane podporucznik Edward Grabski od 6 stycznia 1919 roku do 14 lutego 1919 roku właśnie tworzył tą jednostkę. No tu mamy już odznaki i tak dalej. Jeżeli weźmiemy książeczkę o 17 pułku ułanów, również zaraz na początku w tekście jest również pan Edward Grabski wymieniony jako twórca tej jednostki. No, muszę powiedzieć, że kwestia, skąd się wzięły, że nasi ułani 17 miała żółte proporce, no też bardzo prozaiczna rzecz. W magazynach po pruskim wojsku w Gnieźnie zostało dużo żółtego sukna i po prostu dużo części mundurowych związanych z kolorem żółtym, stąd ta nasza powiedzmy jednostka miała ten żółty kolor. Ja sobie tutaj tak wynotowałem, bo u ułanów jest tak, że kolor oznacza numer jednostki. Pierwszy to był czerwony, biały był drugi, żółty był trzeci, niebieski był czwarty. No i został utworzony właśnie w czasie frontu litewsko-białoruskiego we Wilnie w tym 20 roku. Został przerobiony na 17 ta nazwa. No i właśnie ten nasz proporzec był tak, że u góry był żółty, na dole był biały, a środkiem szła czerwona żyłka. No i ponieważ 7 maja było tutaj, było to wkroczenie do Wilna, przepraszam, do Kijowa, było w kwietniu i później już w maju, to było wielkie święto i stąd nasza święto jednostki było właśnie w tym dniu. Także powiedzmy, no ktoś, kto się interesuje sprawami łowieckimi, no na pewno niektórzy polują tylko aparatem fotograficznym, no ale tutaj jest też planowa gospodarka. No, ja akurat jestem w posiadaniu ogromnego zestawu gazety dla myśliwych. Jest to organ Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie to jest 54 rok wydania, czyli w 1898 roku ta gazeta zaczęła wychodzić. No tutaj mamy Bieruta, że tak powiem, artykuł jest o, powiedzmy tutaj jest obwiązanie o gospodarce leśnej. No tutaj mamy, że było zjednoczenie pod hasłem Frontu Jedności Narodu. Także każda gazeta w pewnym momencie, jakby to powiedzieć, miała, jakby to powiedzieć, zabarwienie polityczne. No tutaj jest kolejna gazeta. No tutaj jest na przykład bardzo, bardzo ciekawy artykuł, gdzie właśnie prezesem honorowym Polskiego Związku Łowieckiego był marszałek Polski Konstanty Rokossowski. No a tutaj powiedzmy powiązanie do, że w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był dekret o prawie łowieckim i statut łowiecki. No i oczywiście też w tamtych czasach, mówię o gazecie z 1953 roku, jeszcze żył wtedy Stalin, więc też, żeby tak to się mówi, te treści, które tam były, łatwiej było przekazać to przez to, że był taki Stalin na okładce, to taka gazeta łatwiej mogła wyjść. A tutaj akurat jest też bardzo ciekawy artykuł, który przeczytałem w całości. Jest to po prostu pokazane, jak wyglądali myśliwi w 30 roku, a jak wyglądali myśliwi w 52, że jest wymiana, że dawniej to tylko burżuje i bogaci ludzie zajmowali się myśliwstwem, a tutaj normalni ludzie pracy mogli również zostać myśliwymi. Także przeglądanie takich starych gazet to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i jeszcze chciałem dodać tutaj na bazie tego Bieganowa, a jednocześnie 17 pułku ułanów, że miałem ogromny zaszczyt
parę dni temu byłem na wernisażu, na prezentacji wystawy, która jest na Solskiego w archiwum, a jednocześnie ukazała się bardzo ciekawa książka, gdzie właśnie pan Tomasz Kościański wydał książkę o 17 Pułku Ułanów i 55 Poznańskim Pułku Piechoty, który stacjonował w Lesznie i w Rawiczu. Tu chodziło o 18 lat wspólnej historii, czyli chodziło o to 20-lecie międzywojenne i tutaj też, jak tylko weźmiemy zaraz na początku, no to też jest właśnie Edward Grabski wymieniony jako twórca tej jednostki 17 Pułku Ułanów. Także udało mi się chyba stosunkowo płynnie z M1 z Giełdy Staroci przejść na polowanie w Bieganowie, wejść na tematykę związaną z łowiectwem, a jednocześnie zaprezentować Państwu bardzo ciekawą nową publikację i zaprosić Państwa do archiwum na wystawę. Dziękuję.